14 grudnia, tuż po godzinie 13, Straż Pożarna w Jędrzejowie dostała informację o wybuchu pożaru w budynku, w którym niegdyś znajdował się Kolejowy Dom Kultury. Do akcji został skierowany jeden zastęp Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i gaszeniu pożaru. Najprawdopodobniej było to podpalenie. Dokładne przyczyny pożaru bada policja.